Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Fable Anniversary. Przed nami trudna decyzja, w zasadzie może wręcz banalna, dlatego że mamy do wyboru albo zamordować naszą siostrę i zachować miecz, albo po prostu miecz wyrzucić. I my skorzystamy z tej drugiej opcji. Tylko pytanie jeszcze, jak się tutaj wyrzuca miecz? Sword of Aeons. Do you wish the ghost of the Sword of Aeons into the vortex? Jest. Wrzucamy miecz w wir. Dzięki temu ratujemy siostrę. No ale cóż, szkoda, fajny miecz. Myślałem, że będzie z nami dłużej. They're both where they belong now. Lost forever. It's time I found where I belong. I know it isn't here. To była jedna słuszna decyzja. Tutaj nie było wątpliwości. A Wild Jack appears. Mamy maskę Jacka. Patrzcie, 20 tysięcy zdobywamy. Punkty chwały 4260, punkty doświadczenia 120 tysięcy. Masakra. The hero had triumphed over Jack of Blades and forsaken the dark power of the sword. When he stepped outside into daylight, the crowds cheered his name. He walked among them as a legend. As the months passed, the guild and its people would recover. Walls would be rebuilt and order restored. For Teresa, it would not be so easy. She retreated to distant lands, where a lifetime of wounds might be allowed to heal. A whole year passed. With Jack gone, Albion returned to something approaching peace. And for once, the greatest of all heroes was able to rest. Gdybyśmy grali... Kurczę, nie pamiętam, jak się ta konsola nazywa, to tutaj by się gra skończyła. Natomiast przed nami jeszcze dużo, dużo odcinków. Tym bardziej, że mamy jeszcze tutaj dodatek. Hero, I'm sorry to disturb you, but we're receiving a message from Scythe, one of our oldest heroes. He left the guild for the Northern Wastes long ago, but now... Perhaps it would be best if you came to the boasting platform outside the guild and saw for yourself. Kurczę, gdzie my jesteśmy w ogóle? Co to za lokacja jest? Check the guild for more quests. Czekajcie, gdzie ja jestem? Bowerstone? Patrzę na mapę, ale nie widzę. Lookout point. Tutaj musimy się udać. Dobra, ale pytanie, gdzie my jesteśmy, bo nie kojarzę tej miejscówki. You've received a new quest card. Dobra, zobaczymy, czy tu można coś się wykopać. A, chyba wiem, gdzie. A, wiem, gdzie jesteśmy. Dobra. Tutaj było tych dwóch typków, co opowiadali nam historię o tym naszyjniku. Chyba nie? Czy to nie to? Tak, to jest to. A co było, gdybyśmy tu zaczęli kopać? Czekajcie, jestem ciekawy, czy coś uda się wykopać? Czekajcie, bo to będzie chyba pod czym? Cholera. Dużo mamy tutaj zestaw, może tutaj pod tym prędzej. Czekoladę, dajmy perfum. Kurczę, tyle tego tu jest, że ja pierdziu. O, jest, dobra. Mamy po czwórkę. No i co, da się tutaj coś wykopać z tych nagrobków? Nie, chyba nic tu nie ma. Ale troszkę dziwne, nie? Aba, chyba tu nic nie ma.
Generalnie to chyba sobie, albo wiecie co, weźmy tu jeszcze, zobaczymy, czy tutaj się coś pozmieniało. Oklejw. Ale raczej nie bardzo. Dobra, ruszamy chyba z zadaniem. Oj, czekać. A, bo to jest bodyguard, okej. Okay. Wiecie co, jak już tu jestem, to może jakieś książki zdobędziemy. Także jeszcze może 2 minutki tutaj poświęcę na szukanie książek. Wiecie, bo mamy to zadanie, może je dokończymy. Nie wiem, czy ja tu byłem, czy nie byłem. Chyba byłem, bo tutaj wszystko... O, jest jakaś książka jedna. Dobra. Gdzie tu mam jeszcze jakieś chałupki? Tutaj coś jeszcze jest. O, proszę, regał. Nic nie ma. Dobra. Czekajcie, tutaj pójdziemy na dół. Tu zamknięte, nie otwarte. Że tutaj nie ma tego. Regałów. Szybko rzucimy okiem i ruszamy z kolejnym zadaniem. A, bo tam były te budynki, dobra. To tam raczej znajdziemy. Tu znowu z kolei zamknięte. Cholera. Hey, it's you. Want a drink? Dobra, dobra, zostawmy to w spokoju. Heroes, tutaj. Ciekawe, czy jakieś zadania się pojawiły nowe. I czy tam ten budynek dalej tutaj płonie? Patrzcie, mamy 2 zadania. Romanson Victim. Dobra, zróbmy to zadanie. Bandit Spy Extraction. Wiecie co, czekajcie. Generalnie chyba jest taki achievement do wbicia. A, bo to jest... wróć, bo to jest teleport. To nie to. Chyba musimy się nauczyć każdego czaru. A ja, że mam tutaj praktycznie wszystko wbite, to sobie tutaj kupię po jednym. Nie wiem, czy nam tutaj wpadnie pucharek. O, to już mam. Tak, mamy achievement. Dobra, fajnie. Ja sobie ten quest. Aha, bo to jest srebrne. Dobra. Jedziemy z tym zadaniem. Przecież to prawda, nie miałem nie wykonywać tych zadań pobocznych, ale... Powiem wam, że jeszcze dobra. Co mi tam zależy? Poświęcimy te 10 minut na to zadanie, może jeszcze coś ciekawego wpadnie. A ja tam byłem? Na dole? Czekajcie, bo mnie tu nie było chyba. Może znajdziemy jakąś książkę przy okazji. A, bo to jest to... Byłem tutaj, dobra. Your lordship, worshipped by all. Kara będą się zaraz zapłacić, co? Perfect. Perfect?
Dobra, idziemy do zadania. This way. You're supposed to be helping me. Oh, a hero at last. It's my youngest son. He's been captured by bandits. I've told him never to go playing in the woods. They say they'll send me his head if I don't pay the ransom. Oh, why does everything happen to me? Why? They're holding him in a cave in Witchwood, those filthy savages. You have to rescue him. Here's the ransom gold. If you can kill the lot of them, it's yours to keep. Just make sure my son is unharmed. Oh, I must lie down now in my hut. This is all too much. Hey, over here. So, you're off to free my little brother, are you? That's just lovely, lovely. But you know, my father is a stupid old man. Can you believe he's talking of making the brat the next chief around here? We can't let that happen, my friend. It would be the end of this town. If you want to make some serious gold, bring the boy to me. I'll be waiting for you on the secluded path on the opposite side to the demon door. Fuck you. Nie konspiruję z oszustami. Get the chief son out Witchwood Cave. Okej. Okay. Krótkie zadanie chyba. Chyba musimy stąd wyjść teraz. Ale ja mogę tutaj zrobić coś takiego. O. Będzie szybciej. Ej, no gdzie to jest? Kurczę, pieczone. Ej, no nie mogę się tam przenieść? A, nie mogę się tam przenieść, bo jestem w tym miejscu. Dobra, wiecie co? Chciałem się po prostu przenieść tutaj do tego teleportu, żeby nie być przez całą wioskę, okej? Okay? Zrobimy tak, jak chcę. Tutaj sołtys z wioski, czy tam burmistrz. Nie będę tutaj paktował z jakimiś oszustami. Co tam jest? The Hidden Cops. Może tam jest coś do zdobycia, może tam jeszcze wejdziemy, ale to dobra, innym razem. I tak wszystkich zadań nie wykonamy i tak, bo nam część przypadło, ale... Kurczę, długa droga nas czeka. Widzę. A, to nie ten. Gdzie ten uciekł? Dobra. Yeah, you show him. My lord, we are truly blessed by the gods. Chyba śpieszmy się, nie ma czasu na takie walki tutaj. Tutaj jest srebrny klucz do wykopania. O, tutaj w tym miejscu, także zbierzcie sobie go. Temple of Eivor? Kurczę. O cholera, latającego wieńka. Aha, nie mam miecza, kurde, założonego, ale czad. Obsidian katana, było to? Nie. Było to.
Wiecie co, tutaj chyba zdaje się... Kurde, tu mnie to w ogóle nie było. O matko. A i skrzynia nieotwarta, tutaj chyba zdaje się, że jeszcze można miecz wyciągnąć. A, bo to jest bodyguard, okej. Okay. Ciebie nie chcę. Welcome to the Temple of Light. This is where my people come to worship me. Co tu musimy złożyć w ofierze? Ale coś się zbugowało chyba. Donate gold at the font to reap your reward. Ile mogę tutaj rzucić? Co, dajmy tysiaka. Your reward will be slight. Mało? Zdaje się, że tutaj można coś chyba... coś ciekawego tam zdobyć. A, tu jest ten miecz do wyciągnięcia. Have you heard the legend of this sword? A knight of the old kingdom called Hugh wielded a sword like no other. He was a giant. The sword cut through monsters, people and demons, like parchment. It possessed power, power that mortals could not control. Dying, Hugh thrust it into the living rock, from which it could never be removed. Legend says that only somebody as strong as Hugh the giant can remove it. Perhaps it's just an old wives' tale. Perhaps it's a fake. Ja mam tutaj siłę. Wbito na wysoki poziom. Go on, you can do it. Aha. Udało się. Wow, you're as strong as a giant. Wait until the chief hears about this. Arthur or Robin. Czekajcie, bo mam jakiś fajny miecz. Znaczy fajny, nie wiem. Coś nowego. Pytanie, co to wypadło? A, bo to zawsze na samym dole chyba jest, nie? 198, The Harbinger. 198, no to nasz miecz ma 214. Ale chwilkę możemy powalczyć tym mieczem. Kurczę, nie pamiętam, ile tu musieliśmy rzucić złota, żeby się tutaj coś tutaj wydarzyło. Tutaj możemy sobie obniżać wiek, ale ja już chyba dałem, co tam miałem dać. I chyba już drugi raz tego się powtórzyć nie da. No ale dobra, mniejsza z tym. Co mi tam, że będę starym dziadkiem. Dobra, gdzie jest nasz cel? Dobra, szybko, go, 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 go. O kurczę, kupiec stracił życie. You heroes always have to stick your nose into everything, don't you? Well, as long as you've got the gold, the boss won't mind. Go right in. Don't get any bright ideas, though. We'll be waiting right here. Co by było, gdybyśmy gości zaciupali tutaj? Should have known the chief had sent some hero dog to do his dirty work. You'd better have the gold.
any of your guild puppet heroics and there's gonna be bits of kid all over the walls. Give the bandit 700 gold to pay the ransom. Dać to czy nie dać? Jak nie damy to, gość zostanie trupem? I don't like games, hero. If you don't give us the gold, I'm gonna introduce the kid's guts to my sword. So that's nie ma kurwa. Pertrakt akcji z bandytami. Wow, a real hero. And you saved me. I can't believe how lucky I am. Bandits and a hero in one day. I suppose we should get going then. That man you killed is starting to smell funny. I bet we see more bandits though. And they won't be happy you killed their boss. Dobra, zbierzmy nagrodę jeszcze w postaci punktów. 180 fest. A tu są jakieś książki. O, właśnie. Super, dwie książki zbyłem. Leżały na ziemi, nie zauważyłem ich. Nie wiem, czy możemy bezpośrednio się przenieść teraz? Czy jeszcze skubniemy tych tutaj dwóch bandytów? Skubniemy tych tutaj dwóch ochroniarzy. Oh, the light's hurting my eyes. I'm not missing anything, am I? Dobra, to wszystko. Ciekawe, czy mały też się przeniesie z nami? Wydzierany, kuźwa. Mały kryminalista. Tutaj jeszcze mam to zadanie z tymi... z tym łucznicy. A nie ma tego syna mojego ze mną. O cholera. O cholera. Ej, no nie mówcie, że muszę się kuźwa wrócić po ten. Czekajcie, zróbmy cięcie. Zaraz zobaczymy, czy zadanie dobiegnie końca, czy muszę wrócić po niego. First Balverines, then a siege, and now this. What's next? A hob infestation? A shortage of tattoo ink? Ajajajajaj. Dobra, moi drodzy, muszę się wrócić po tego syna jednak. O kurwa, tu skrzynia jest, nie zauważyłem jej. Ale co mi jest taki butów? Dobra, zróbmy sobie cięcie, bo to bez sensu, żebyście kuźwa czekali. I wrócimy tutaj zaraz do gry. Tutaj patrzcie, co się na mapie się nam pojawiło, ale nie wiem, czy to jest związane z tym zadaniem. Aha, to są ci, którzy chcieli z nami pertraktować. If you don't make a move, there won't be anything left of him to bring. And that means no gold for you. Hey, we had a deal. Stop hitting me. Dobra, zostawmy gościa. W takim razie co? Muszę się wrócić chyba, kurde, po tego chłopaka. Masakra. Mam nadzieję, że chłopak nie zginął. Czyli niestety, tak jak myślałem, musimy odprowadzić syna tutaj bezpośrednio, bez używania szybkiej podróży. Dobra, w takim razie zróbmy tak, gra chce. Tu już wytępiłem bandytów, więc ta lokacja jest czysta, ale jeszcze przed nami dwie. Dobra, i zaraz wrócimy do zadania. Kurde, znikło te. Are we going to be home soon? Wiem. Idziemy do domu, tu kurde. Gra mnie przyniosła. O, o dziwo, nie ma bandytów.
Może właśnie trochę używamy czarów. A te czary to pan powiem, że słabe jednak. Dawaj, 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 chłopie. Dobra, jesteś bezpieczny. Jak chciał przyspieszyć sobie grę, to sobie ją przedłużył właśnie. No ale cóż. W sumie ten quest, który wykonujemy, to już piąta woda po kisielu, ale... Jeszcze możemy zrobić z tą miejscem. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Tego chłopaka możemy tutaj oddać. Zdaje się, do tej grupy. Ale ja nie będę tego robił. Chłopak pójdzie z nami. Chodź, chodź. Się zastanawiam, czy te zadania typu właśnie tam ucznictwo czy kurczaki można wykonać. W sensie zaliczyć, żeby mieć tutaj w inwentory jako wykonane zadanie. Patrzcie, możemy róże dać tej kobiecie. A niech się cieszy. Oh my dear boy, you're safe. I was so worried. It was brilliant, father. I was in this cave and there were all these bandits with these big swords and then Stop, stop! It all sounds so horrible! You're never leaving my sight again. Oh, Father! You never let me do anything fun! Can I at least get a pet Balverine, please? A Balverine? Avo, help us! We'll talk about it later. Once again, our town thanks you. I just hope I never have to call in your services again. It's a terrible strain on my nerves. I hope you can come and kill bandits every day. Relieve the plans, the chief. Other son? Co to jest? Reveal the plans. What? My son did what? Dobra, quest completed. A my ruszamy do zadania kolejnego. Tym razem dobra, ruszamy z tym zadaniem. Ej, czego mamy tutaj iść? Aha, dobra. Chyba sobie ten miecz zmienię, wiecie, bo on jest słabszy. O 15 punktów obrażeń to zawsze coś. My mission here has failed. I will attempt to stop their passage to the mainland. But I require assistance. The strongest among you must open the primal demon door close to this podium. It holds the fire heart. Only the chosen one will gain audience with the prophets. Use the heart to call the ship of the drowned. Hurry, before all is lost. Hurry. O cholera. Scythe? Scythe! Oh, we've lost him. Scorn! The demon door awoke this morning, but none of us could get through. It says we're not worthy. It is up to you, hero. You defeated Jack single-handedly. If it will not open for you,
The man's got a point. I'll stick to my speciality and hit the books. We need to know what these summoners are. Good luck. No, gdzie to zadanie jest? Aha! Czekajcie, bo to jest... The mask of Jack of Blades. The prophets had foreseen the coming of such a legend among heroes. The rise of the summoners in the northern wastes marks the arrival of a new threat to all things living. We have long dreaded this portent. Behind my walls lies the Fireheart. There, you will speak to the prophets who watch over it. You may enter now, but beware the beating of the heart. It has burned many before you. Wchodzimy tam? Czy co, zastanawiam się jeszcze, czy tutaj nie wrócić i zdobyć ten klucz, chociaż nie wiem, czy ten rybak tam jest, bo on po prostu uciekł stamtąd. Więc chyba też wszystkich 30 kluczy już nie zdobędziemy. The prophets of the Fireheart wait for you behind the demon door. Dobra, wchodzimy tam. Nie wiem, co mnie tam czeka. We are the prophets of the Fireheart. It was your destiny to seek us out, hero. The beast arises in the frozen north. Only he who claims the heart can stop it. Its mystical powers will guide you across the sea. There you must face a force of such evil. Not even death can silence its fury. Oh, for crying out loud! Just tell him to get us out of here! Yes, yes, we were coming to that. To obtain the Fireheart, you must solve the mystery of day and night. And we'll finally be free! Witness the board before you. Each time you turn all the moons into suns, you'll release one of us from our perpetual prison. But fill the board with moons and one of us will perish, and the Fireheart will never be yours. What? I thought you said he'd get it even if he gets us all killed. I heard you. To quiet you, imbecile! Look, it's very simple. Solve the damn puzzle, you get the heart, we get out of this hole, everyone's happy, all right? Dobra, uwolnimy ich oczywiście, nie będę ich zabijał, przynajmniej się postaram. To free each prophet, you must convert all the moon signs into sun signs and by walking on them. Turning all on this course into moon, things will result in prophet death and you will also solve the puzzle. Dobra, będę chciał. Not moon signs! Aha, bo tu mamy czas. Ale czekajcie, się rozumiem. A, bo tu każdego muszę osobno uwolnić. O cholera. A, w ten sposób, dobra. Czyli jest ich tam chyba trzech albo czterech. Oh, what's happening? The light is so beautiful. Mother, I'm coming. Excellent. Just free me next, and you can do what you like. That's the one. Now keep going. That's it. Nearly there. Yes, freedom at last in your face, eternal confinement. You're a wise and benevolent hero. Ah, a noble move.
Dobra. You are a true gentleman. I shall join my fellow prophets now. Cheerio. Ile ich było? Czterech? Chyba czterech, nie? Jeszcze ktoś jeden? No nie wierzę. Chop, chop! Hurry it up, will you? Hey, you're not too bad, you know. I'll send you a postcard sometime. Aż pięciu było. Dobra, udało się. Gdzie to pójdziemy sobie kupić najlepszą broń w grze chyba. Po co mi ta kasa? Fireheart. Fireheart. You have the Fireheart? Excellent. I knew you'd be able to do it. I bet those prophets were a barrel of laughs too. You always get to do the fun stuff. Well, I've been looking into these summoner creatures and I'm starting to think throwing away the Sword of Eons wasn't the best idea after all. These things are bad. Too late to do anything now, though. Perhaps not. Well, it's only an old legend, but... For centuries, there have been tales of a powerful weapon hidden in the guild, and imbued with the essence of all the heroes buried there. But the only one who's shown any real interest in it lately is Maze. He was obsessed with finding it. We know why now, of course. Perhaps you can find whatever he discovered in his old quarters. But don't forget, it is vital that you place the Fireheart in the Hook Coast Lighthouse. Its power will summon the ship to take you to the Northern Wastes. Good luck once more, hero. Dobra. Quest completed. Fireheart Bond. Dobra, widzę, to teraz pójdziemy, spróbujemy. You've received a new quest card. Ogarnąć zadanie, czekajcie. Oh, I'm looking for someone to take me to Orchard Farm. I'll pay you if you helped me. It can be dangerous for traders. Here's the deals. Just talk to me again if you decide to escort. No chodź ze mną. Wanna go to Orchard Farm? Pójdzie ze mną czy nie pójdzie? Ej, no to kurde, chodź. Oh, you'll take me to Orchard Farm. Use your follow it when we if you want. Oh, but try not. Dobra, chodź. Weźmy follow. I'm right with you. Tym bardziej, że mamy tutaj zadanie chyba. To sobie to wykonamy, takie zadanie poboczne. Chociaż ty hide the sword? Co to jest? Investigate the legend of powerful sword hidden deep in the gold. Go to Maze Quarters and uncover his research. O cholera, jakie zadanie mamy. On pójdzie ze mną, czy nie pójdzie ten typek? Follow. Chodź, kuźwa, nie ma czasu. Zróbmy to zadanie jeszcze. I zobaczymy to zadanie z tym mieczem. Yes, we're definitely heading in the right direction. That's my man. Dobra, udało się. Nie wiem, czy skrótem możemy. Dobra, idziemy tutaj szybko, go. A to takie srebrne zadanie.
Ej, to srebrne zadania, nie brązowe. Powiem wam, że te srebrne zadania są bardzo łatwe. We're here! And not a scratch on me! Well, you've earned this gold. Oh, and here's a bonus for the hard work. Super, dzięki. Dobra. Więc jak już tu jestem, to pójdziemy do Fisher Creek Break. Fisher Creek. Ale obawiam się, że tego rybaka tam nie będzie, kurczę. Niestety nie zdobędziemy 30 kluczy i nie zdobędziemy achievementu. Trochę jestem załamany, powiem wam. Chyba, że sobie odnajdę to nagranie i ten rybak coś tam wspominał, że gdzieś będzie, kurczę, ale widzicie, go tu nie ma już. I dupa zadania nie wykonamy. Szlak. Dobra, dupa. Tutaj mamy to zadanie brązowe. Spróbujemy wykonać. Tylko nie wiem, czy ja nie muszę zaznaczyć. The Hidden Sword. You must place the fire heart in the Hook Coast Lighthouse. Dobra, dobra. Aha, czekajcie, bo to było. Chyba tutaj poza budynkiem. Chyba to było tu, nie? Ej, czy kurczę, ktoś tu jest? History of the Guild. Second entry. Jack of Blades. Ale zniknął nam ten zielony punkcik. O cholera. Take it carefully now. We see that you are pure of heart and have sacrificed ultimate power for the good of our land. We judge you worthy, hero. May Arvo's tear burn through the forces of evil in your hand. Uzyskałem miecz? Ivodir, o matko! Nie mówcie, że ten miecz odzyskałem, który wrzuciliśmy w zadaniu. ...230, dobra, założymy sobie gościa oczywiście. ...230, a ten tutaj, który miałem, ta katana, 214, okej. Okay. Ale powiem wam, że to nie jest najlepszy miecz. Ale chwilę nie powalczymy. Ale co z naszym zadaniem, kurczę? Tutaj. Czekajcie, bo to chyba wykonałem, nie? Czekajcie, nie tak, tutaj. The sword in the stone, okej, okay, tak. Dobra, The Sword in the Stone. Natomiast tutaj jeszcze mamy z tymi książkami. Temple of Light. Widzę The Temple of Light in the Witchwood to connect the good evil. Go to Temple of Light and donate. Kurczę, Ciekawe, ile tu kasy musimy chyba... Zdaje się, że chyba 50 tysięcy, ale... Trochę mi szkoda tyle kasy wyładować tutaj w to. Chapel of Score, Book Collection. Zróbmy ten Book Collection do końca.
Trochę tych książek pozbieram, mam nadzieję, że wystarczy. Jak nie, to może się kupi coś, nie? Patrzcie tutaj, to się kuźwa dzieje. Co tu kuźwa chrapie w tym łóżku? You cannot use this bed. Matko i córko, nie mówcie, że nasza żona tak chrapie. Ej, czego to kuźwa jest jakiś... Czego 150 kary mam zapłacić? Przecież to jest mój dom. Ale czat. Wiecie co, nie ma tego nauczyciela też tutaj. Nie wiem, co się stało. Chyba, że muszę poczekać. Poczekamy może na godzinę odpowiednią. Także znowu muszę zrobić cięcie. Czekamy, jak te dzieciaki wrócą do szkoły. Dobra, dzieciaczki zaczęły wracać do szkoły. Przyszedł nawet nauczyciel. Myślę, że możemy tutaj... Dajmy mu tu kolejną książkę. Oczywiście tego nie będę. Ciekawe, czy można tutaj gdzieś jeszcze kupić jakieś książki. Let's turn to. Oh, what a beauty! Ah, oh. All right. Today we will be reading from the Windbreaker rule book. Today's lesson is from the Ugly Guide. Yay! Any books for us to be- Today we'll be reading from the Oakvale Raid. Dzieci się wiele nauczą. I really. Alright. The Journal of Bloody Nose. You have done our school such. Oh, Dark Witherheart. Oh, proszę. The... Any books for us to. The Trigger Mist. The Trigger Mist. Don't you think my students are a little too young to learn about castration? The Trigger Mist. No to czekajcie, co ja mogę z tą książką zrobić, jak on nie chce jej czytać. Możemy tą książkę wywalić? Trigger Mist. Nie możemy tego wypierdzielić? Nie mówcie, że tego się nie da wyrzucić. Ale kicha. Patrzcie, kolejnego zadania nie wykonamy. Jak tą książkę wyrzucić z ekwipunku? Ktoś wie? Bo tego zadania też nie dokończymy. Jaki to jest pech? Book of Spells. Chyba, że to musi być jakiś postęp w grze. Spróbujmy się przespać. Jak nic z tego nie będzie, no to będą się kurczę kolejne zadanie zostawić. Teraz mamy noc. Dlaczego mam płacić karę? To jest kurczę mój dom. O co tu chodzi? Patrzcie, jakaś kasa tu jest jeszcze. Sally Martel Home.
Do you want to live? Yes. Więc muszę zapłacić karę. Musimy zaczekać, jak te dzieciaki wrócą też, tak? Bo na razie się... Ale obawiam się, że chyba jednak coś... Nie wiem czemu, ale nie można książeczek wyrzucać. Muszę czekać, tu mamy delayed. Co to jest delayed? A, to tylko przesuwanie. A home end? A, to przesuwanie statystyk. Dobra, chyba tego zadania też nie wykonamy. Żeby quest zbugowany. Dzieciaczki się pojawiły. Chyba, że te dzieci muszą podrosnąć. Wiecie? Może jak podrosną, to będą mogły tą książkę przeczytać. Generalnie jeszcze jest taka możliwość, że po prostu mamy, nie mamy już innych książek. I nasz nauczyciel chce właśnie jakby tą książkę przeczytać, który nie może, bo nie może po prostu. Więc przydałoby się może coś jeszcze pozbierać. Poza tym, jak uzbieramy 25 książek, to otrzymamy Silver Key. Z tego zadaję kolejny klucz, którego nie zdobędziemy. Czekajcie, dajmy mu szansę, żeby wszedł tam do środka. Dobra, teraz. Dobra. No i dobra, to tyle w tym odcinku. Myślałem, że uda nam się to zadanie z tymi książkami pchnąć do przodu, bo to się okazuje, że chyba nie mam albo wystarczającej liczby książek. Albo coś się zbugowało. Patrz, to możemy kupować chyba te. Dobra, kończymy materię, moi drodzy, to tyle, dzięki za uwagę. Zwróćcie uwagę zresztą tutaj, że tej matki z chorym dzieckiem też już nie ma. Więc to zadanie też chyba przypadło. Raz już tutaj wszedłem do tej piwnicy też. Ale w tym momencie są zamknięte, chyba w nocy można wejść, tak mi się wydaje. Także kończymy materiał, to tyle, dzięki za uwagę, pa pa.